Szanowni Państwo, witam wszystkich bardzo serdecznie w tym szczególnym miejscu i w szczególnym dniu, bowiem dzisiaj Państwo znajdujemy się w miejscowości Czarca, w takiej perełce powiatu włoszczowskiego, a jednocześnie naszej ziemi świętokrzyskiej, w miejscu szczególnym, ponieważ tutaj urodził się hetman Stefan Czarniecki. Tutaj został pochowany również, odbył się jego pogrzeb. Myślę, że to doskonała okazja, abyście dzisiaj Państwo zapoznali się z historią Czarcy. Mamy piękny kościół, jest Pan, który oprowadzi Państwa, Centrum Edukacji i Kultury im. Hetmana Stefana Czarnieckiego. Także myślę, że wykorzystując ten dzisiejszy czas, warto te parę minut poświęcić. Ale proszę Państwa, nie byłoby tego dnia dzisiejszego i okazji, albowiem w bardzo sposób szczególny chcę przywitać naszych znakomitych gości, Pana Marszałka Adama Jarubasa. Pani Agatę Pińkowską, członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego. Witam Pana Macieja Giermasińskiego z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego. Witam starostę powiatu włoszczowskiego Jerzego Suligę. Ale w sposób szczególny witam wszystkich kolegów, koleżanki, samorządowców, wójtów, burmistrzów i organizacje pozarządowe z terenu trzech powiatów: koreckiego, jędrzejewskiego, włoszczowskiego. Wszystkie dobrego. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o tematykę, o powiecie włoszczowskim, o hetmaństwie Stefanie Czarnieckim, tak jak wcześniej tutaj wspomniałem, opowie Państwu doskonale o tym ksiądz proboszcz Wiesław Balec, którego również witamy, gdzieś tam z tyłu jest pod drzewkiem, jak również prezes Towarzystwa imienia Hetmana Stefana Czarnieckiego, pan Zygmunt Fatyga. Ja tylko dodam, że to miejsce, bo tutaj pan Maciej Giermasiński pytał mi się, co to jest to arboretum. To jest taki park szczególny, ponieważ, proszę Państwa, w latach 60. powstał ku czci właśnie hetmanowi, wybitnemu Polakowi. Nie został nazwany parkiem, ponieważ w tym miejscu znajdowało się kiedyś blisko 300 gatunków różnych drzew, różnej roślinności z całego świata, można powiedzieć. Dzięki środkom 2007-2013, dzięki środkom Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich udało nam się troszkę doprowadzić ten park do swojej świetności, blasku. W 2014 roku realizowaliśmy ten projekt. Myślę, że jeszcze dużo jest przed nami do zrobienia. Ale proszę Państwa, cieszę się, że ten szczególny moment dzisiaj tutaj podpisania umów w ramach Świętokrzyskiej Odnowy Wsi w ogóle ma miejsce. Dziękuję władzom samorządowym, że został ten program wznowiony po latach, ponieważ odgrywa on bardzo istotną, ważną rolę. Dla nas jako samorządowców nie tylko istotna i ważna jest infrastruktura ta podstawowa, drogi, wodociągi, kanalizacje, ale również to, co buduje kapitał społeczny, czyli inwestycje w człowieka, w organizacje pozarządowe, w koła gospodyń, w ochotnicze straże pożarne, to, co buduje lokalne wspólnoty. I dzięki tym środkom mam nadzieję, że będziecie Państwo dalej kultywować to piękne dzieło, które rozpoczęte zostało w Waszych małych ojczyznach. Tyle z mojej strony. Myślę, że Pan Marszałek dużo na ten temat jeszcze powie. Jeszcze raz cieszę się, że gościmy Państwa na Ziemi Włoszczowskiej i zachęcam dzisiaj, aby zwiedzić kościół, zwiedzić Centrum Edukacji i Kultury. Co prawda niewielkie utrudnienia, ponieważ szkoła jest w remoncie, ale centrum jest użytkowe. Przed chwilą mieliśmy gości z Łodzi, również przejeżdżając, chcieli to zwiedzić, chcieli zobaczyć, zapoznać się, bo nie każdy o tym wie, że coś takiego znajduje się w województwie świętokrzyskim, że hetman Stefan Czarniecki, ta wybitna postać, która występuje wśród dwóch znakomitych postaci w Mazurku Dąbrowskiego, właśnie tutaj urodziła się i tutaj spoczywa w Czarce. Wszystkiego dobrego. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję Panu Burmistrzowi za to wprowadzenie i zaproszenie nas do tego wyjątkowego miejsca. Praktykujemy już od jakiegoś czasu podpisywanie umów w takich charakterystycznych miejscach, bo oczywiście moglibyśmy Państwa zaprosić do Urzędu Marszałkowskiego po raz enty w tej samej sali, w tym samym anturaż na podpisanie kolejnych umów. Z wieloma z Państwa mieliśmy już okazję się widywać. Natomiast praktykujemy właśnie takie podpisywanie umów, żeby też pochwalić się tym, jakie wspaniałe miejsca mamy w regionie. Wielu z Was pewnie jest tutaj pierwszy raz w tym miejscu. Zawsze jest dobra okazja, żeby się właśnie zaznajomić z tą ofertą i z tymi miejscami, ale przede wszystkim z ludźmi, bo to ludzie tworzą wyjątkową aurę, wyjątkowość danego miejsca.
Grzegorz wspomniał już o działaniu, do którego wracamy. Świętokrzyska Odnowa Wsi, oprócz tych dużych pieniędzy, które były w programie rozwoju obszarów wiejskich, po raz kolejny przekonujemy się, że czasem niewielkie pieniądze pozwalają za sprawą takiej oddolnej aktywności ludzi wyzwolić fajne procesy społeczne, a Państwo dbacie o swoje miejscowości, ochotnicze straże pożarne, koła gospodyń wiejskich, orkiestry. Tak naprawdę katalog tych inicjatyw, które wpisują się w ten program, jest bardzo szeroki i różnorodny. I jak mówię, niewielkie często pieniądze, do tego dołożona praca oddolna plus wkład własny samorządów lokalnych tworzą nowe warunki, dobre warunki, żeby nam się żyło w Świętokrzyskiem na tej wsi naszej zdecydowanie lepiej. Dzisiaj obok 151 projektów, część już podpisaliśmy dzisiaj rano w Pińczowie, część jeszcze będzie pod Sandomierzem i jeszcze pod Kielcami dzisiaj też podpisana, to jest 151 projektów takich, jak Państwo przygotowali. Także duża skala i w wielu miejscach takie mikroinicjatywy się dzieją. My mówimy mikro, ale z perspektywy ludzi, którzy, w których miejscowościach to się dzieje, to są fajne zmiany społeczne i olbrzymia energia i pasja ludzi. Oprócz tego 69 projektów, jeśli chodzi o drogi dojazdowe do pól. Wiemy, że dla rolników często nawet taka droga, która im umożliwia dojazd do pól, jest ważniejsza niż jakaś tam powiatówka czy nawet wojewódzka. Także do tego też przykładamy wagę, dysponujemy tymi pieniędzmi. Mamy jeszcze, spodziewamy się, taki drugi rzut jeszcze w tym roku ma być z tych środków, ale już dla tych, którzy składali wnioski, staraliśmy się możliwie jak największe kwoty, chociaż one nie są jakieś oszałamiające, ale jednak dają możliwość, żeby te warunki były godne. Także zapraszam za moment, będziemy Państwa tutaj do tego stołu prezydialnego prosić, żebyśmy szybciutko, sprawnie te umowy podpisali, a później już oddajemy się w ręce gospodarzy, żeby nam trochę opowiedzieli o tym miejscu i pochwalili się tym, co mają. Szanowni Państwo, bardzo dziękujemy. Dziękuję jeszcze raz gospodarzom za to, że nas zaprosili tutaj w to wyjątkowe, fajne miejsce. Dziękuję Państwu, dziękuję beneficjentom, którzy zainspirowali też naszych samorządowców, żeby ostatecznie tę aplikację złożyć. Zapraszamy, mamy nadzieję, na kolejne edycje. Także tych z Państwa, którzy już korzystali, bądź jakieś miejscowości sąsiednie, które może na zasadzie takiej, jak się podpatruje u sąsiada coś, że się coś udało, to gdzieś tam na drugi rok się zmobilizują sami. A też także dziękujemy za tę energię, pasję, którą macie, reprezentując swoje małe ojczyzny. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ze swojej strony dziękuję jeszcze raz za obecność, ale zapraszam również na słodki poczęstunek przygotowany przez nasze koła gospodyń wiejskich z terenu gminy Włoszczowa. Dziękuję zespołowi z Konieczna, który umilał. Miałem sam podziękować. Na lodową nutę, dziękuję. Ale jeszcze raz naprawdę zachęcam. Wykorzystajcie ten swój pobyt na ziemi włoszczowskiej w miejscowości Czarca i parę minut poświęcić hetmanowi Stefanowi Czarneckiemu, bo naprawdę warto, ale również warto i
w roku szkolnym, czy grupy młodzieży, czy szkolne, czy stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, również można przyjechać również weekend, w sobotę, w niedzielę. Mamy panią, która się opiekuje Centrum Edukacji, oprowadzi, opowie. Naprawdę warto, gorąco zapraszam. Zapraszam na poczęstunek. Dziękuję.